Dziś w programie odpieprzcie się od generała, tylko ja go mogę całować. Cuda na konferencji, a oprócz tego... Każde pokolenie ma własny czas. Każde pokolenie chce zmienić świat. Wiceminister sportu Łukasz Mejza, który, jak się dowiedzieliśmy dzisiaj, udaje się na w pełni zasłużony urlop, zorganizował wspaniałą konferencję prasową, by odpowiedzieć na pojawiające się przeciwko niemu medialne zarzuty. Były same hity politycznego pustosłowia. Było na przykład o metodach stalinowskich. Młody minister stwierdził też skromnie, że atak na niego jest największym wymierzonym w polską prawicę od 1989 roku. Na pewno? Może tak top 5? Nie? Największy? Okej. Okay. No ale ja to rozumiem. Jak miałem 4 lata, to powiedziałem mamie, że książka Krasnal, Barnaba i Przyjaciele jest największym arcydziełem literatury zachodniej. Podobnie jak minister Mejza, niewiele wtedy czytałem. Ale może najważniejsze jest to, że Łukasz Mejza powiedział, że chciał tylko pomagać ludziom. Co jest dosyć przerażające, jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że jednocześnie Łukasz Mejza jest osobą, która myślała, że komukolwiek może pomóc ta konferencja. To dziękowałem, ale teraz dziękuję. To będzie dziwnie wyglądało, ale to zrobię, żeby to pokazać. Nagle coś, czego nie mogłem. Tak, ja spalę. Nie się mogę puścić. Nie mogę. Spodnie sobie poprawiam. Spodnie sobie. Ja chciałem tylko pomóc. A wszyscy koledzy ministra Mejzy, Łukasz, nie pomagasz. Ale trzeba jednak docenić nowatorstwo pomysłu. Stara zasada mówiła, jak cię złapią za rękę, to mów, że to nie twoja ręka. Minister Mejza mówi, nie, nie. Jak cię złapią za rękę, to mów, że ta ręka leczy. Według ministra firma nigdy tak naprawdę nie rozpoczęła działalności, ale sama idea stała się inspiracją i natchnieniem dla milionów ludzi na całym świecie, na wszystkich kontynentach. Man of God is commanding life. Obrońcy ministra mówią dziś do oskarżycieli ministra, że oskarżyciele ministra byli obrońcami marszałka Grodzkiego, gdy obrońcy ministra byli oskarżycielami marszałka Grodzkiego. I to jest dosyć skomplikowane, ale chyba chodzi o to, że ktoś tutaj jest hipokrytą. Jedni albo drudzy. Albo odwrotnie. Albo jedni i drudzy. Jednak genialna dziennikarka Dominika Długosz tłumaczy, że takie porównania są w ogóle nie na miejscu. Mejza, proszę pana, rządzi, a Grodzki to jest nikt. Czy to jest w miarę jasne? Jasne! Mejza rządzi, a Grodzki to jest nikt. Jaka dziewczyna nie chciałaby koszulki z takim napisem? Ale w sumie do marszałka trzeciej osoby w państwie to pasuje. Oszustwo doskonałe zakłada bowiem w końcu, że najpierw znajduje się frajera, potem wyłudza od niego pieniądze, a na koniec oszust rozpływa się w powietrzu. Z całego kraju napływają wyrazy poparcia dla legendarnego redaktora Gazety Wyborczej Adama Michnika. A gazeta, bez okazywania fałszywej skromności, te epistoły publikuje. Wyborcza jest moim azylem intelektualnym. Drogowskazem, Michnik to mój autorytet moralny. Boję się, bez Wyborczej nie ma mnie. Zrobię wszystko, abyśmy przetrwali, napisała pani Ada z Wrocławia. Bliskich pani Ady uspokajamy. Poradnik, jak rozpoznać, że ktoś z twojej rodziny jest w sekcie, zawiera wiele uproszczeń i nieścisłości, także nie ma o co się martwić. Ale może zadzwonić czasem warto. No, ale jakim skarbem są tacy oddani, wierni czytelnicy? No każdy by chciał takich mieć. Jak już człowiek wie, że ma takiego czytelnika, to aż ma ochotę go tak wyściskać i wycałować za wszystkie czasy. Margarela, jest takie śledzenie przez pana naczelnego redaktora swojej gwiazdy. Ale ja musiałem to pokazać jednak, że wreszcie ktoś ciebie kocha.
Aktorka grająca rolę Konrada w kontrowersyjnej inscenizacji Dziadów narzeka, że w pewnym momencie jej postać mówi: ja kocham cały naród. To zdanie nie mogło mi przejść przez usta. Dojrzewałam do tego 3 miesiące. Ale to jest głupie. Wyobraźcie sobie państwo, że ja nie musiałem dojrzewać 3 miesiące, żeby wypowiedzieć to ostatnie zdanie. Może to oznacza, że jestem genialnym aktorem. Ale ciekawe, jak się przeprowadza taki wywiad. Nie mogłam wypowiedzieć tego zdania. Jakiego? Proszę zadzwonić do mnie za 3 miesiące. Ale umówmy się, czasami powiedzieć kocham jest bardzo trudno. Ale może jak tak się wszyscy razem zmobilizujemy, jak tak poszukamy inspiracji, to jakoś będzie nam łatwiej. Spróbujmy. Pięknie. Wiadomości ze świata. Nie tylko minister Mejza jest przedmiotem bezpardonowych ataków. Zaatakowany został też Joe Biden. Jak mówi sam amerykański prezydent, to może być największy atak na niego w historii od czasu, gdy atakowano go za to, że rzucał kamieniami w dinozaury. Problem prezydenta Bidena polega na tym, że czyta z kartki lub promptera wszystko jak leci. Nie tylko swój tekst, ale i uwagi poboczne. Wcześniej przeczytał na przykład na głos koniec cytatu, a ostatnio koniec wiadomości. We can find that unity again. And the message said end of message. Oj tam. Mogło być dużo gorzej. Wyobraźcie sobie państwo, co by było, jeśli Biden nie czytałby tylko wszystkiego, co jest na ekranie, ale i tekst z plakietki producenta telepromptera. Dlatego potrafimy, możemy i znów będziemy światowym liderem, bo potrafimy się zjednoczyć. Koniec wiadomości. Prezydent wychodzi. Wyprodukowano w Chinach. Tak jest, proszę państwa, to nie są śmieszne rzeczy, a to jest program Specjaliści od Wszystkiego, w którym moim gościem jest artysta plastyk Wojciech Korkuć. Jak się cieszę, że pana widzę. Dobry wieczór, panie Wojciechu. Pięknie się pan dzisiaj ubrał. Beret bojowy. Beretka jest, czyli należy pan do czerwonych beretów, a ja się pytałem przed programem, jaki znaczek ma. Ma pan znaczek Polski Walczącej. Polska to Walcząca, mamy stan podniesionej gotowości bojowej. W związku z pewnymi plakatami, z którymi ja chciałem zakończyć z Niemcami II wojnę światową, niektórzy mi mówią, że to może spowodować wybuch trzeciej wojny. No tak? Właśnie niepotrzebnie, wie pan, ja a propos tego, co mówiliśmy, nie wiem, czy pan widział ten program Anity Gaga z Magazyn Śledczy z tymi fragmentami. Oj, widziałem. Trochę się działo. Natomiast a propos... Ja teraz wiem, dlaczego tak Gazeta Wyborcza jest zwolennikiem związków partnerskich, no po prostu. No, nie, trzeba powiedzieć proszę pana. Chemia była. Była chemia. Chemia była. Oj. Ale coś, umówmy... Chemia była i zwłaszcza w szyi, no. Prawda, chyba była zastosowana. Całusy w szyję są generalnie takie. Ale a propos tych pana plakatów, bo chciałem pana trochę tutaj tak oświecić i może, żeby pan dołączył do tej bardziej takiej, wie pan, prozachodniej części polskiego narodu, a nie tej takiej tego ciemnogrodu, w którym pan tkwi cały czas. No ale ja swoje plakaty kieruję teraz w zachodnią stronę. No, tak. Są takie, ale że na wschodnią ale teraz to wynika u pana, proszę pana, z antyzachodniego resentymentu. To jest problem. Nie, chodzi o to. Ja wszystkim Niemcom życzę wszystkiego najlepszego, ale radzę im, żeby zlikwidowali te nazistowskie złogi, które cały czas tam po tak prostu dawno. Im cuchną. No. Ale to było już tak dawno. Właśnie dziennikarz Michał Szulżyński a propos tego filmu napisał, że to jest smutne, że cała prawica dzisiaj na Twitterze podnieca się jakimiś takimi nagraniami sprzed już tam 20 czy jeszcze 30 może lat z Adamem Michnikiem i to pokazuje stan polityki, że to jest smutne generalnie. No ale takie jest zastanawiające, skąd te nagrania się tak nagle pojawiły, no prawda? Bardzo dobre pytanie, panie artysto. Wie pan, ostatnio się specjalizuje właśnie w stawianiu pytań, bo podobno kto pytanie błądzi. Tak jest. Po prostu na której półeczce ta kasetka po prostu do tej pory leżała? No to jest ciekawe. Trzask prask z nienacka akurat teraz, kiedy panowie z Gazety Wyborczej nie mogą dojść do porozumienia, tam po prostu władze spółki kontra Adaś. No pani Ada. Czyli bardzo, sugeruje pan, bardzo że w Agorze może, dla kogoś w Agorze no. Adam Michnik przestał być drogowskazem moralnym azylem. A nawet pokazują po prostu, jaki to był po prostu ciekawy drogowskaz. No. To tam w środku nie, jest... Nie, no był, wyprzedzał swoje czasy, prawda? Można powiedzieć, nie bał się okazywać drugiemu... Nie bał się okazywać uczuć drugiemu mężczyźnie. Natomiast, proszę państwa,
Chciałem pokazać jeszcze filmik, którego w monologu nie pokazywaliśmy, też jeden z fragmentów, który ujawniła właśnie Anita Raggas, bo umówmy się, i z takim przesłaniem, kto nie miał w pewnym stanie świadomości, można powiedzieć, ochoty tak ucałować i tak powiedzieć generałowi, jak Adam Michnik, to niech pierwszy zlikwiduje subskrypcję elektroniczną Gazety Wyborczej. Zobaczmy. Bez niego nic by nie było. Właściwie by nic by nie było, Wojtku. Nic, 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 nic. Tylko ty i Wałęsa, bo i dwaj ludzie, którzy mogli zmienić bieg historii, by się to zrobili. Ale panie Wojciechu, co muszę panu powiedzieć? Bez pana nic by nie było. Nie było programu, panie. Nie było. Właśnie, ja nie wiem, czy Towarzystwo Zwalczania Alkoholizmu nie powinno zareagować, bo to jest taka promocja spożywania trutków wyskokowych, że no nie wiem, no w każdym razie ja a propos trutków wyskokowych, czyli wody ognistej, zapewniam, że jeżeli Gazeta Wyborcza i ten lokal naczerski się zwolni, kupuję całą skrzynkę wody ognistej, wszyscy znajomi mogą do mnie dzwonić w ciemno, zapraszam. A, myślałem, że chce pan kupić lokal naczerskiej. Nie, skrzynkę wody ognistej, za to, że lokal naczerski będzie do wynajęcia albo do kupienia. Wie pan, ale mi się wydaje tak, że ta scena pokazuje tak, że każdy mężczyzna, oczywiście niektórzy nigdy nie pili, ja na przykład teraz nie piję, ale kiedyś, pamiętam, piłem. I każdy mężczyzna wypije... Ale to trzeba pić w proporcjach. Ale właśnie, się wypije alkohol i przecież ma człowiek ochotę wtedy... Alkohol spożywany w odpowiednich proporcjach można pić bez ograniczenia. Tak, no. Ale wtedy, jak się człowiek napije za dużo, to wie pan, co pierwsza rzecz, którą ma ochotę powiedzieć do tego, kto siedzi obok niego. Ale słuchaj, ja ciebie bardzo szanuję, zawsze cię szanowałem i dlatego kluczowe jest, żeby pić w dobrym towarzystwie. A nie, oczywiście. Bo potem wychodzą takie nagrania, że adresatem tych słów był generał Wojciech Jaruzelski, chociaż nie wiem, czy na trzeźwo Adam Michnik też by tak nie powiedział. Dobre towarzystwo się przydaje do spożywania alkoholu, zwłaszcza kiedy się urywa film. Ten film zresztą też się urwał w dziwnym momencie. Nie wiem, czy pan zauważył, panie redaktorze. Tak. Pan Adaj zażyczył sobie, teraz nie nagrywamy. I co on i co wtedy... Się wtedy... Co gorszego jeszcze mogło się co wydarzyć? Się wydarzyło? Wtedy naprawdę zaczęli się całować, proszę pana. Bo siedzieli na kanapie, może doszło do... No nie wiem, aż mnie to frapuje. Co tam się wydarzyło? No? Ale... Znaczy, scena musiała być bardzo filmowa. Ale Wojciech Jaruzelski też tak skromnie mówi. Ale to zaskoczenie jest dla mnie wielkie, że Adam Michnik mnie kocha. Zaskoczenie. Nic się nie spodziewał tego. Ciekawe, w ogóle. Czy to było tak naprawdę ze wzajemnością, bo tam jak gdyby no, Jaruzelski słuchał, nie reagował, ale był chętny. A może było ciężko, że po prostu brał taką miłość, jaka mu los podstawił takiego kandydata. No dobrze, ale w każdym razie to rzeczywiście zabawne jest ten argument, że to było dawno, a my się tym podniecamy, bo jak to było niedawno, to też stara tam mówiono, że nie należy się tym podniecać i to są w ogóle brudne jakieś grzebanie, prawda, ludziom w życiorysie. Ale dobre filmy do dzisiaj wzruszają. No. Ale proszę państwa, generalnie bądźmy porządni, nie trzymajmy się takiej zasady, że nie będziemy nikomu do łóżka zaglądać, prawda? W sensie na tapczan w przypadku generała. A na kanapę można? Na kanapę też. Na kanapę. Dobrze. Korzystając z tego, że mamy artystę plakacistę w programie, autora bardzo ciekawych plakatów zlecenie na temat. Zlecenie jest jakieś? Nie ma zlecenia, proszę pana, ale właśnie może pan by mógł dostać zlecenie, bo wydaje się, że trzy miasta przynajmniej, może jest ich więcej. Zleciły plakaty świąteczne, na, jak to mówi Komisja Europejska, nie na Boże Narodzenie, tylko na okres. To są plakaty na okres, proszę pana. Jak pan, okres świąteczny to też już tak nie najlepiej brzmi. Zobaczmy te trzy plakaty na jednym ekranie. Niech pan powie, który panu się podoba najbardziej i dlaczego. Tu mamy Warszawę, Łódź, Świętuj po łódzku, z tymi, jak to się nazywa, jednorożcami. I w Szczecinie najbardziej odważny chyba plakat z tymi żurawiami i z paprykarzem szczecińskim, proszę pana. Dziękujemy za te piękne obrazki. No, i co bardziej mówi święta niż paprykarz szczeciński? I jednorożce. Plakaty są na tyle interesujące, że może ja się nie będę wypowiadał, gdyż nie lubię używać słów niecenzuralnych, zwłaszcza na wizji. A poza tym, no tak krytykować koleżankę po fachu trochę nie wypada. No dziewczyna musi jeszcze trochę poprojektować, żeby uzyskać jakiś efekt. No, bo projektowanie czegoś, co właściwie szkodzi klientowi, moim zdaniem nie ma sensu. Ale chyba no ale może w wersji lewicowej, feministycznej.
No, może to chodzi o ten okres? Nie wiem. No. Okres, chyba chodzi o okres. No w każdym razie to jest właśnie dziwne. Ja w ogóle nie mam nic przeciwko temu i tak dalej, tylko zastanawiam się, po co robić plakat świąteczny, jak za wszelką cenę chce się uniknąć tego, co jest głównym tematem, nie, prawda? No, no, plakat świąteczny powinien też uświęcać, a nie zachęcać, no, prawda? No. No, po co robić coś, żeby komuś coś popsuć? No. No, jeżeli ktoś nie chce brać udziału w tych świętach, to niech nie psuje komu innemu tych świąt. Niech oni sobie świętują. Ci, którzy są zainteresowani, a ci, którzy są niezainteresowani, no to co? To mają okres wtedy. No to... Znaczy okres świąteczny, proszę pana. No to niech sobie jadą na tych jednorożcach. Niech jadą sobie na jednorożce. Może za granicę, a może a jednorożec, wiadomo, paprykarz, czyli była taka kontrowersja z tymi plaktami, czy tam jest 8 gwiazdek. I chyba ta pani, żeby nas wszystkich wprowadzić w błąd, w Szczecinie więcej tych gwiazdek naciepała i to może być jej, że tak znaczy, powiem... Z tych plakatów, których pewnie będą zrobione pocztówki, tak naprawdę nie wiadomo, o jakie święta chodzi. No. Przede wszystkim. A jeżeli już, tam jest to są życzenia wszystkiego dobrego. Wszystkiego święta dobrego. Życzy się wszystkiego najlepszego, a nie tylko dobrego. Ale w każdemu. To jest zaniżanie za tej jakości. To. No. No ja. Ale to ja mówiłem w swoim programie, że to jest problem taki z tymi życzeniami, że komuś mówi wszystkiego dobrego, a ktoś się pyta, z jakiej okazji? A, to nie możemy powiedzieć. Nie, no jest taka wersja, jak jest, jak jednym słowem, dobrze, a w dwóch niedobrze. Tak jest, tak jest. Dobrze, panie Wojciechu, a propos świąt jeszcze, bo już może nie będziemy ten... Czy krótki test. Czy wybieram się na święta? Tweet Maji Staśko i zobaczymy, czy pan Wojciech Kokuć, artysta, zna Maję Staśko. Zobaczmy. Baja Staśko pisze, byłam w środę na proteście, podeszłam do Marty, czyli Marty Lempart, i powiedziałam, że zawsze możemy pogadać o tym tekście i jak się z nim czuję. Najpierw powiedziała, ale ja nie wiem, kim ty jesteś. Miałem maseczkę, przedstawiłam się. Marta, dziękujemy za ten. Tak to jest w tym feministycznym środowisku. Jedna feministka nie wie, co druga. Pan wie, kto to jest Maja Staśko? Osobiście nie poznałem. Ale słyszał pan. No cóż, no teraz słyszałem. No to w nurtach feminizmu, proszę pana, jest pan bardziej niż Maja Staśko, ale... Kiedyś chciałem zostać naczelną feministką kraju. Zrobiłem nawet na ten temat plakaty, ale tamten feminizm już teraz nie jest tak bardzo postępowy jak ten obecny. O, ten jest zacofany. Dochodzi do ostrego konfliktu, czyli... między feministkami sprzed 10-15 tak lat, jest. A tymi obecnymi. Te stare feministki są, jedne wie pan, wykluczają drugie. One są terfami teraz, czyli trans-ekskluzywnymi, radykalnymi feministkami. I jeszcze chciałem panu pokazać, że materiał numer 8 na święta o Mikołaju, bo jedna pani miała pretensje niestety do pewnego pana, który chciał być Mikołajem. Zobaczmy. Nie pozdrawiam tego Mikołaja. Przez pana musiałem tłumaczyć dziecku, czemu święty Mikołaj pije piwo i jadł kebaba na ławce. No jaka, proszę pani. Ale jakie piękne zdjęcie. No. Ja jako... krótko byłem kiedyś Mikołajem. Miałem w swoim życiu taki epizod. I to nie jest naprawdę lekka praca. Więc proszę, może dzieci ciągną za brodę, za nogę, proszę pana. Ja byłem wielokrotnie Mikołajem. Zresztą nie wiadomo, czy nie trzeba będzie, prawda? Jak, to trochę ma pan mało czasu, już, żeby zapuścić. Ten, więc w każdej chwili może się broda przyznać, prawda? No, ważne jest, żeby być wiarygodnym wtedy. Tak, wiarygodny Mikołaj to jest to. Mój syn kiedyś miał wątpliwości, bo mnie rozpoznał tak po butach. Poprosiłem swojego brata. A ja wyszedłem z drugiego pokoju. Naprawdę był przerażony, że zwątpił świętego Mikołaja, bo jak Mikołaj wszedł, to powiedział, że to jestem ja, że to tata, a tata wszedł z drugiego pokoju. No i było takie przerażenie, mam to utrwalone na ale jednak wydaje mi się, że dzieci VHS. Dzieci powinny same odpowiadać, znaczy nie dzieci, tylko rodzice powinni sami, że tak powiem, brać odpowiedzialność za historię, które opowiadają swoim dzieciom, a nie, że jakiś tam Mikołaj sobie usiadł na ławce i matka ma pretensje. Ale można połączyć jedno z drugim. No tak, no można, można. W każdym razie chciałem jeszcze panu... Trochę mi się wszystko pomieszało. To, co miało być na końcu, dałem w środku. Ale chciałem panu pokazać... Słyszał pan o wojnie skłotów. Rozmawialiśmy o tym przed programem. Maczyści, anarchiści zaatakowali transgenderystów. Wojna podjazdowa. Wojna podjazdowa. Natomiast w ramach tej wojny wyszło coś dosyć nieprzyjemnego. Mianowicie, że jeden z tych anarchistów, maczystów, dopuścił się rzeczy nieprzyjemnej i zgwałcił, proszę pana, koleżankę. I to jest jakby... To nie jest śmieszne, ale zobaczmy ten screen. Koleżanka była z innego skłotu? Zobaczymy. Czy to... Nie wiem. Pani Agata jakaś tam napisała, oczywiście nie ujawniamy nazwiska, gdy miałam 19 lat, zgwałcił mnie mężczyzna z kolektywu Rozbrat. I teraz co pisze kolektyw Rozbrat, proszę pana?
Dla twoich i innych informacji, osoba, o której piszesz, została postawiona przed ultimatum. I teraz niech pan uważa, jakie to było ultimatum. Że jeśli nie zacznie terapii, będzie musiała się wyprowadzić. Co uczyniła? Nie działa już w naszych strukturach, o ile w ogóle w jakichkolwiek wyprowadziła się z Poznania. Także proszę pana, dziękujemy bardzo. W środowiskach lewicowo-anarchistycznych jaka jest kara za gwałt? Terapia lub trzeba się wyprowadzić ze skłotu. No... No, jedno nęci, drugie kusi po prostu. No tak, ja niestety bym się nie mógł też zdecydować. Dobrze, prawda? Przepraszam, to moja wina, proszę państwa, że zostawiam z tym niesmacznym akcentem państwa na koniec, ale czasem tak się dzieje. Dziękuję panu Wojciechowi. Zachęcamy bardzo do zapoznania miło się z istotnymi pytaniami, które stawia rządowi nowemu niemieckiemu pan Wojciech Kochuć, a także znaczy, one były postawione poprzedniemu ambasadorowi, tak, ale są aktualne również dla nowego rządu. Tak jest. Proszę, drodzy państwo, nie przezywać mnie w internecie, a my w poniedziałek widzimy się w Codziennie Burzy. Do zobaczenia.